No to Krzysiu, jak oceniasz swoje skoki? Dzisiaj chyba ten drugi skok lepszy od pierwszego, no nie? Dużo lepszy. Teraz właśnie skoczyłem to, co normalnie powinienem skoczyć. I właśnie widać, że nawet są w ogóle inne warunki niż w pierwszej serii. 127.5 meters jump. Nie czułem, żeby... Sebastian Pradacz, he's second now. I wychodzi na tą pozycję. Wiatr na skoczni, ale... Ale skok był taki, jak powinien być, no i samo leciało. Nie wiem, jak tam z tylu. Wyglądało okej. Myślę, że chyba było dość wysoko ocenione, bo skoczyłem taką samą tego, jak kolega właśnie Artur. I w pierwszej, jak i w drugiej, no i ale go wyprzedziłem. No. To jest rywalizacja w tych... Skoki to jest nieprzewidywalny sport, także wszystko się może zdarzyć. Po pierwszej serii powiedziałeś właśnie, że belka jest za niska. Właśnie. Że warunki nie sprzyjały po prostu, bo to tak wyglądało, że końcówka gorzej trafiła. W pierwszej serii właśnie widać było na przykład, jak ci, co powtarzali skoki, właśnie, że po prostu na takiej belce na się nie jest prędkość wysoka, jak jest 11 belka. Także w pierwszej serii to było tak, że były mieszane raz, że ci, co jechali z przodu, tam później po tym 25, jak obniżyli, no to mieli pod narty, no i widać było, tam skakali daleko, nie? Później jakaś przerwa, znowu zaś cisza była, albo plecy, no i później znowu zaczęło duć pod narty, no i tam końcówka też skakiwali. No ale... Justin Rock, 130 ale druga, znaczy pierwszy skok to był tak, że właśnie za późno, tak, mam ten podstawowy błąd, czyli za późno zacząłem odbicie, no i troszkę mi narty za płasko poszły, no i nie było takiej wysokości w losie. A teraz właśnie fajnie poszło tak jak z progu, równo z prędkością jak na najeździe jest, no i samo leciało. A czy jesteście przyzwyczajeni do skakania z takich belek właśnie na treningach? Znaczy, jak na treningach skaczemy tylko z 12, ale tak jeszcze z 11 nie skakaliśmy, także to jest tak jakby pierwszy taki. Bo wiecie, że musicie obniżać te coraz bardziej belki, bo w pucharzach kontynentalnych, w światach, no to znaczy tam bardzo z niskich belek jadą. To zależy od warunków. Wiadomo. Tutaj na przykład nie ma żadnej bonifikaty za wiatr ani za belkę. A w kontynentalnym jest właśnie za wiatr i za belkę. To jest tak jak Pucharze Świata, także to jest właśnie trochę inne właśnie warunki. Z Polski, Adam Ruda. Tak jak patrząc pod tym kątem. Tak, czy ten występ taki powiew optymizmu przed kolejnymi startami? Znaczy się... Bardzo, jestem zadowolony. Przedwczoraj, jak mówiłem wczoraj, mam tutaj, że po prostu byłem przedwczoraj niezadowolony, nie już mi w ogóle, no i ciężko było patrzeć na to. Wczoraj już było fajniej, lepiej, znaczy nie były takie fajne skoki, ale już było lepiej. I wyciągnąłem po prostu z tego pozytywy, no i dzisiaj już jest jeszcze lepiej. Także cieszę się, no myślę teraz tylko czekam, będę trenował, no i... Znaczy dzisiaj to sobie odpocznę może już w domu, a resztę będziemy trenować, znaczy tam pojadą koledzy do Pucharu Kontynentalnego, no ale tam nieważne co tam było. To już jest pierwsza dziesiątka. Na resztę co, no będę trenował, no i następny miesiąc są Mistrzostwa Świata i nie ma równy. Do domu na drużynówkę oglądać Mistrzostwa Świata, no, tak? Tak, trzeba naszych wspierać. Dokładnie. Jump Michał Feder, 118,5 metra uzyskuje zawodnik. Jestem pewien. No i dobrze, tego ci życzymy, dzięki bardzo. Dzięki.